Ja jestem bardzo niszowym komikiem. Nie wszyscy w Polsce mnie rozumieją, ale znajomi mówią mi, bo mam znajomych, Wojtek, jak ty byś się urodził w Stanach, to ty w tej chwili byłbyś już nikim. Albo kimś tego pokroju. I ostatnio jechałem metrem i dwóch chłopaków na mnie patrzy oczami. I jeden do drugiego mówi, ty, kto to jest? A drugi do niego, nikt. A ten pierwszy, nie, to nie on. Więc mam pewne dylematy. Troszeczkę proszę zelżyć z reakcjami, to nie jest wcale najlepszy żart. Jak tutaj pokażecie, co macie najlepszego, to nie wiem, co później będzie. Ja chciałbym zacząć słowami naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II, który kiedyś w podobnych okolicznościach, chyba państwa nie było wtedy, Jan Paweł II powiedział, dobry wieczór. Ja bardzo często używam słów Jana Pawła II. Praktycznie wszystko, co mówię, to są słowa Jana Pawła II, tylko w innej konfiguracji sobie ustawiam. Ja lubię ludzi, ogólnie lubię ludzi, a tych, których nie lubię, to mam taki sposób na takich ludzi. Mam mały sposób. Ja musiałem to wymyślić, bo ja miałem taką sytuację nieprzyjemną życiową raz. Miałem taką sytuację, miałem takiego znajomego Bogdana. On zataił przede mną, to po dwóch latach wyszło. Zataił, że jest chujem. A ja na początku znajomości pytałem go, Bogdan, jesteś chujem czy nie jesteś? Bo nie wiem, czy wchodzi w znajomość, tak? On mówi, nie, absolutnie nie jestem chujem, nie. Możesz matki zapytać, nie? Ja dzwoniłem do matki, ja mówię, no jest czy nie jest? A ona, nie wiem, muszę sprawdzić w akcie urodzenia. I nie oddzwoniła, no. Nie, bo jak sprawdziła. Ale lubię ludzi, ale tych, których nie lubię, to mam teraz taki bardzo dobry sposób na tych, których nie lubię, żeby tak jakoś wypchnąć ze swojej przestrzeni, w której żyję. Pokazuję tak ręką. To nie to, że zwariowałem, tylko pokazuję ręką. Ja będę czasem pokazywał tak ręką, to się nie przejmujcie. Nikogo nie skrzywdzę też. Ja mam taki sposób, że chodzę pod kluby, nie takiego rodzaju, tylko takie bardziej dyskotkowe. Staję pod klubem, tam, gdzie stoją ochroniarze, gdzie robią selekcję do wewnątrz, taką, że sprawdzają, kto może wejść, kto nie i dlaczego. Chodzi o bluzki, nie wiem o co. I staję koło nich i żeby się do mnie nie przypieprzali, to mówię, że czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. I oni, aha, okej, to stój. Takie mam problemy wtedy. Nie wiem. No i tak stoję i oni jak robią selekcję do wewnątrz, to ja tak stoję obok i jak ludzie wychodzą, to ja robię selekcję do zewnątrz. I nie wszystkich wpuszczam do swojej rzeczywistości. Mówię, sorry stary, ale mamy już komplet w świecie. Nie, nie, nie wejdziesz, nie? Ja w tej chwili, słuchajcie, jestem, tak dobrze żyję, że jestem w setce najmniej wpływowych ludzi na świecie. Ja jestem 24. Ale tu widzę wiele osób z tej listy. Tak, pan jest 23, prawda? Łeb w łeb idziemy, prawda? Pan nic nie może załatwić, ja nic nie mogę załatwić. Ja nic nie mogę załatwić. Ja czasami sam się nie mogę załatwić. Nie, tu na scenie nie będzie tego. Znajomi przychodzą do mnie i mówią, Wojtek, weź coś ty tam nie załatw w ministerstwie, nie? A ja mówię, no mogę spróbować, ale nie obiecuję, nie? I nie załatwiam. Skuteczny jestem bardzo. Słuchajcie, jeszcze o sobie. Zdarzyła mi się taka ostatnia historia. Urodziłem się i przeżyłem 38 lat życia. To było najdłuższe 38 lat w moim życiu. Czułem, jakby całe życie w tym czasie przeleciało mi przed oczami. Jest dużo problemów w grzesznictwie. Ja sam to widzę. Ile ludzie jak perfidnie potrafią się zachować. Co mogą złego zrobić, żeby tylko popełnić grzech? Ja to widzę na własnym przykładzie w domu. Ja w domu mam taką znajomą córkę. I ona w tej chwili jest taka zdeklarowana, niewierząca w świętego Mikołaja, nie? Ale jest tak niewierząca, że jak z chciwości, jak nadchodzą święta, to ona się jakoś cudownie nawraca. Że jej się ukazał gdzieś w Zarze, na koszulce, w przecenie. Ona jest taka niby niewierząca, ale praktykująca. Powiedziałem ten żart córce i ona mówi, to nie jest śmieszne. Bo ona jest też niewierząca w moje żarty, ale praktykująca pieniądze z nich pochodzące. To jest bardzo dziwne zjawisko też.
Ale ona mówi do mnie, tata, bo ona do mnie tata mówi. Tata, weź ułóż taki żart do wszystkich, i do dzieci, i do dorosłych, żeby to wszyscy się śmiali, żeby to było dla wszystkich. Ja im mówię, przecież ja już o księżach mówiłem. Ale ona mnie tylko zna ze strony ojców, na szczęście. No ale pomyślałem, no czemu mam nie ułożyć takiego żartu? No i zabrałem się za to, układałem żarty 2 tygodnie. Testowałem później na zwierzętach, na roślinach, na dziadku, bo on taki już trochę roślina. No ale nie rozumiał. I znalazłem taki żart. I odkryłem taki żart, który wszystkim generalnie na tej trasie widać, że to działa. Tylko potrzebuję do tego żartu ochotnika, który mi pomoże go wykonać. Trzeba po prostu tu stać. Poproszę pana. Pan tu wejdzie i będzie pan tu stał. Nic się nie stanie, nie? Ma pan 2 nogi, ja widzę, że ma pan. Nie, pan nie chowa teraz nogi, że pan nie ma nogi. No, co pan? Już to widać, że pan jest jakby z coś... Brawo! 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 Wojtek? Krzysztof. Możliwe, ja nie mogę zweryfikować. Nie mam takiej możliwości, bo nie mamy czasu, żeby ja nie wziął też portfela ze sobą, prawda, pan Krzysztof. Dobra, Krzysztof, słuchaj. Dobra, na spokojnie, żeby wyszedł, nie? A ty tak na siłowni bardziej. Niż w bibliotece. Okej. Żartuję oczywiście. Dobra, Krzysztof, złap za palca. Złap za jajca! Dziękuję ci, Krzysiek. Bardzo dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo, Krzysiek. Bardzo pomogłeś mi w tym żarcie. Z tego żartu nie śmieją się tylko eunuchy i kury, bo znoszą jajka. Kochane, to moje dzieci. Ale ten żart, no proszę zobaczyć, największe reakcje na tym moim występie z tego żartu i także komedia w tą stronę idzie. Jest to pewnego rodzaju problem. Polska, nasz kraj. Mówi się, że nie mamy czym zaistnieć na świecie, nie mamy czym się pochwalić, nie mamy coś, żeby ludzie o czymś mówili, oprócz antysemityzmu. Mamy na wysokim poziomie, ale szukamy innych jeszcze tam rzeczy, może materialnych bardziej, jakichś takich. Ja tak myślałem sobie o tym trochę i tak wymyśliłem taki pomysł, że kurczę, przecież my mamy takie rzeczy, my mamy, przecież wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić niesamowitą karierę na tej, przecież mamy cudowną chemię z Niemiec. No to jest fantastyczny produkt, no przecież na każdej rogu ulicy, mamy bardzo jakościowe, to jest bardzo dobre. Moglibyśmy tak to rozpromować, że za 2 lata byśmy mieli filię tych sklepów w Niemczech. Chemia z Niemiec, z Polski po prostu, w Niemczech. I na tym byśmy wyjechali, tak. Tylko trzeba było uważać na podróbki. Chemia z Niemiec, z Polski, z Chin. Trochę tak. Ludzie się nie przykładają w ogóle. Nie, te procedury, to wszystko, w ogóle mamy wszystko w dupie tak naprawdę. Ostatnio nie przykładamy się zupełnie do tego, nie widzimy naszego kraju, który gdzieś idzie, nie wiadomo gdzie. Znajomy mój ostatnio na Facebooku się nie przyłożył, napisał bez polskich znaków, że PiS chce wprowadzić jakąś reformę sadownictwa. Kurwa. Ja myślę, a co mnie to obchodzi? Bo ja jabłek nie lubię. Tak? Ale później, że tam protesty były, wolne sady jakieś, tak. Ziobro wprowadził jakichś tam prezesów sadów swoich, jakiś. Nie wiem, dawno na wsi nie byłem, może coś się zmieniło, jest jakiś koordynator do wydoju krów, nie wiem, junior executive manager do gnojówki, kurwa. Nie wiem po prostu, tak. Teraz wezwanie dostałem do sadu, ale myślę, że do sądu, to poszedłem do sądu, nie? A w sądzie mówią, że to nie do nich, nie? Że to do sadu jednak, tak. Nie wiem, o co chodzi, to po prostu to bardzo dziwne rzeczy się dzieją teraz. Ostatnio widziałem na przystanku, policjant stał i spisywał rozkład jazdy. Ja mówię, za co, kurwa, za co? Za co? Za platformę tego nie było. Były już takie przypadki w cywilizacjach, w historii. Były cywilizacje, które pędziły, rozpędzały się i teraz ich, prawda, nie ma. Na przykład cywilizacja Rzymian. Są Rzymianie? Nie ma już Rzymian. Co zostało z Rzymian? Hasło reklamowe, chce się żyć. I to z błędem. Przepraszam, tu widzę, pan nie zareagował. Chodzi o ortografię.
że skoro później będzie łatwiej, proszę się nie przejmować. Kajetan Kajetanowicz, jeździectwo. Z całym szacunkiem, to znaczy może nie z całym, może z częścią, może z jedną trzecią szacunku, z sza. Kajetan, z czego ty jesteś dumny, że samochodem szybko jeździsz? Między innymi, tak? No, tak. Wiesz, ile to kurzów zbija? Zwłaszcza na szutrze? Jeździsz po szutrze? Jazda po szutrze jest bardzo trudna. Ale nie jazda, tylko wypowiedzenie tego, jeżdżę po szutrze. Jest bardzo trudne. Zwłaszcza jak ma się do powiedzenia, jeżdżę, pojutrze jeżdżę po szutrze. W futrze na przykład. Wielu kierowców odpada właśnie z tego powodu, że nie umieją tego wymówić. I ich kariera się kończy, złamana zostaje. No ale Kajetanowi się udało i działa, także wszystko dobrze. Z tego, Kajetan, co słyszałem, bo słyszałem trochę, że jeździsz tak... To ty sam te dźwięki jakoś dobierasz, czy Wiśniewski ci to komponuje? Keine Grenzen! To się podobne bardzo jest ten, muzycznie, naprawdę. Ty masz ksywę Kajto, prawda? A co tam u kokosza? Ja mam takie pytanie, bo... Pytanie, nie? Bo to tak, kartkę mam dosyć krótką, też to krótko, dosyć trwa w ogóle i to... A tu jednak jest bilet, no to 3 dychy kosztowało to i to wszystko tyle trwało, czy jakby nie znaczy, wiem, było... Znaczy, no ale chodzi o to, że... Bo ja bardziej jakościowo, jakościówkę, no i robię taką, bo może ja mogę panu znaczy ja mogę panu jeszcze dorzucić jakiś żart. Czy znaczy, jakby pan mógł, to i nie byłby problem, no to... No to ja już panu... Może być taki sucharowaty? Tak. O, to coś wymyśliłem, że byłem w warzywniaku, zachodzę do warzywniaku i patrzę, a kobieta płacze. A ja pytam, dlaczego pani płacze? A ona mówi, że złodzieje skroili mi cebulę. Tak. Ja będę... Ja rozumiem tak, bo to było... Mi się to przypomniało, jak dresiarz poszedł i jaki chleb kupiłeś? Krojony. A, to było takie coś... A.